zdanie. Nie, nie, że ja nie mogę dopuścić do tego, bo to byśmy zamieszanie tu zrobili. Czy podczas tej rozmowy pan Jaromir Netzel... Uchylam to pytanie. Ale na jakiej podstawie pan mi uchyla pytanie, którego jeszcze nie zadałem? Konfrontacja to jest, a nie przesłuchanie. Ale proszę pana, przecież ja nie zadałam pytania, ja dopiero zacytowałam. Nie, nie zadałam, to pan zadał i bardzo proszę, żeby pan przynajmniej w minimalnym zakresie pilnował jakiejś mówię. Dyscypliny intelektualnej. Przecież to jest jeszcze skandal, raz pani przypominam, konfrontujemy zeznania dotychczas ale ja złożone. Konfrontuję, a nie pan. Pan zadaje pytania. Ja nie zadawałem żadnych pytań, tylko pytałem, pytania, czy podtrzymują, czy nie. Dotyczące fragmentów, które ja przedstawiłam. Czy pani, no ma następną, czy pani ma następną jakąś konfrontację? Ja chcę zadać pytanie. Nie. Proszę nie, przedstawić no proszę, następne zderzenie pana, dwóch zeznań. To jest po prostu skandal. No jakie zderzenie? Ja na podstawie tego, co zacytowałam, chcę zadać obydwu nie, nie można świadkom tak pytanie. Nie no mogę. Jak nie mogę? No. Rozumiem, że pani no nie ma następnych. No przecież to jest czy pani ma następne no. konfrontacje jakieś? Czy podczas tej rozmowy pan Netzel mówił, uchylam że to ktoś pytanie. Chce w sprawę afery rozumiem, że pani, rozumiem, że pani nie ma następnych konfrontacyjnych zestawień, tak? Nie, nie, ja uchylam to pytanie. Na tej podstawie, że my mamy konfrontację, a nie przesłuchanie, co jeszcze z takim trudem nie może pani zrozumieć. Czy pani ma jakąś konfrontację następną? Czy pani ma... Następne konfrontacje, trzeci raz pytam. Nie ma pani.